Czołem, witam was bardzo serdecznie na swoim kanale. Dzisiaj z tej strony Drozo, a to jest seria Pogadajmy. A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie jak zdobyć 2,4 KK, czyli 2,4 miliona doświadczenia w ciągu minuty. Są tak naprawdę dwa wymogi konieczne, które trzeba spełnić, żeby to osiągnąć. Musicie mieć przynajmniej 200 level. Jeżeli będziecie mieli poniżej 200 levelu, też dostaniecie bardzo dużą ilość doświadczenia, ale będzie to mniej niż 2,4 miliona. Drugim warunkiem koniecznym jest to, żeby wasz świat ukończył światowy quest Light Bearer, który właśnie niedawno się skończył na moim świecie. On się zawsze odbywa między 11 a 15 listopada. Jeżeli weźmiecie udział w tym wydarzeniu, a dodatkowo wasz świat ukończy to wydarzenie, to będziecie mogli z tego questa jakby wziąć te Midnight Shardy. No i jeżeli nie braliście udziału w tym evencie, to nic straconego. Wielu graczy sprzedaje po prostu te itemki na markecie i cena nie jest jakoś strasznie droga, więc też spokojnie można wymienić te itemki za doświadczenie. Najważniejsze, żeby nie było jakiejś wtopy, musicie wiedzieć, czy wasz świat ukończył tego questa i czy nie jest za późno, bo wymieniać można tylko do 30 listopada, więc jest jeszcze 10 dni, więc spokojnie możecie je wymienić. Tak jak widzicie, ja teraz zamieniam swoje 40 shardów na doświadczenie. Piszę high shard, experience yes i dostaję za chwilę 2,4 miliona doświadczenia właśnie. Jeżeli chodzi o postacie poniżej 200 poziomu, oczywiście też się opłaca wymieniać to na doświadczenie. U nich przelicznik jest troszkę inny, ale też bardzo dużo doświadczenia możemy zdobyć, wymieniając maksymalną liczbę shardów. U postaci poniżej 200 poziomu przelicznik doświadczenia jest następujący. Mnożymy nasz poziom danej postaci razy 300, razy ilość shardów, które chcemy wymienić. Przy mojej postaci, czyli tym czarodzieju, będzie to 127, bo to jest poziom, razy 300 i razy 40 shardów, czyli maksymalną ilość, które wymieniam. I u mnie daje to 1 524 000, czyli lekko ponad 1,5 miliona i automatycznie oznacza to u mnie praktycznie ponad jeden cały level. Jak więc widzicie, jest to opłacalne, jeżeli mamy tylko trochę kasy, a jeżeli nie mamy kasy i weźmiemy udział w queście Light Bearer, dostaniemy te shardy nawet za darmo, więc trudno nie skorzystać tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze tutaj wymienię sobie te shardy swoim paladynem i będę powoli kończył ten filmik, a taki tylko jeszcze mały update, że będę starał się wrzucać jakieś filmiki tylko wtedy, kiedy będę miał trochę czasu na montowanie tego. Nie obiecuję, że one będą jakoś często, ale naprawdę postaram się, żeby ten kanał był trochę częściej aktualizowany, bo robienie filmiku z Tibi jest po prostu fajne. Dobra, ja kończę już ten filmik, mam nadzieję, że on wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!